Kochani, a dzisiaj będziemy chcieli wspólnie rozważać Boże Słowo, jak to robimy za każdym razem na naszych nabożeństwach. Nie wiem, czy prowadzący podglądał moje notatki, czy to raczej Duch Święty pośród nas działa, a ja się skłaniał ku drugiej opcji, bo nawet moja żona nigdy nie wie, o czym będę mówił. Niemniej jednak już zostało wspomniane to, z czego bardzo się cieszę, iż dzisiaj będę chciał mówić albo rozważać wspólnie razem z wami czwarty rozdział Księgi Estery, który oczywiście mówi jak najbardziej o tym, że moje losy są w Bożych rękach, ale bardziej czwarty rozdział Księgi Estery skupia się na czymś takim, co mnie tak jaskrawo dotyka, co tak jaskrawo wychodzi z tego rozdziału, czym jest współpraca i współdziałanie z Bogiem. To jest coś, o czym mówi ten czwarty rozdział. Współpracowanie, współdziałanie w tych okolicznościach to jest przecież pierwsza i można powiedzieć w pierwszej linii Boże działanie, bo przecież wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim, czytamy taki werset, we wszystkim ku dobremu dla tych, którzy Go miłują i którzy są przez Niego powołani. Ale to nie zwalnia z obowiązku, iż my również mamy okoliczności umieć rozeznać i również z naszej strony włożyć pewien trud i działanie w to, aby Boże zamiary się realizowały. Na tym to jest takie generalne podejście do tego rozdziału Księgi Estery. Kochani, minął jakiś czas, odkąd usługiwałem na temat trzeciego rozdziału Księgi Estery, więc pozwolę sobie krótko przypomnieć jeszcze, żebym nie zapomniał, z tego świątecznego maratonu przywożę pozdrowienia serdeczne, zarówno z Ustronia, gdzie na koncercie Roberta Kasprowicza miałem jakieś 10-15 minut, aby usłużyć Ewangelią, zwiastować Ewangelię dla ludzi, którzy w Domu Kultury się zebrali tam w Ustroniu, jak co roku, na tak zwanym koncercie pasyjnym. Pozdrawiam was wszystkich od tych osób, które były organizatorami tego koncertu, a był to zbór w Ustroniu. Również w niedzielę ze zboru w Gródku po czeskiej stronie, czyli za granicą, na delegacji byłem i serdecznie pozdrawiają was bracia i siostry z tamtejszego zboru, którzy tam się zgromadzają, którzy tam się spotykają. Nabożeństwo, no to jest jedyne chyba takie miejsce, po polsku, po czesku, czesku-polsku i po naszemu też tam o mówią, więc tak naprawdę każdy się tam potrafi odnaleźć. Jedna pieśń po czesku, inna po polsku, później jakieś ogłoszenia po czesku, wprowadzenie po polsku, no przedziwne miejsce, ale dobrze się w tym czuliśmy. Ja usługiwałem po polsku, bo po czesku nie umiem. Także pozdrawiam was, jeszcze raz wspomnę, pozdrawiam was bracia i siostry. Kochani, a my chcemy zwrócić nasze oczy na Księgę Estery, na czwarty rozdział. I pozwólcie, że przypomnę, tak jak już wspomniałem, coś niecoś na temat tych pierwszych trzech rozdziałów, bo przecież one tak bardzo, można powiedzieć, chronologicznie są w tej księdze zawarte. To nie jest księga prorocka, jak księga Izajasza czy Jeremiasza, gdzie chronologii można szukać, doszukiwać się i się nie znajdzie. Niektóre proroctwa są od siebie oddalone czasem, niektóre, które później występują, były wcześniej nawet powiedziane, więc czasem ta chronologia jest załamana. Tu wszystko idzie pięknie po kolei, jak w Księdze Estery. Niemniej jednak Księga Estery przez lata, przez wieki była księgą, nad którą zastanawiali się teologowie, czy ona w ogóle jest warta naszej uwagi. Wspomniałem dlaczego. Wspomniałem jakby dlaczego sam Martin Luther miał tak wielkie obiekcje do tej księgi i był absolutnym przeciwnikiem tej księgi. Wspomniałem o tym, iż dla niego było tam za dużo żydowczyzny, czyli za dużo tak naprawdę elementów żydowskich, ale wiemy, że Martin Luther miał z tym jakby troszkę kłopotu. Niemniej jednak wspominałem podczas pierwszego wykładu, iż antysemityzm, który w jakiś sposób nawet dotykał niektórych Bożych mężów, antysemityzm jest niestety, trzeba nazwać to po imieniu, jest to zasiew diabelski w sercach ludzi. Tam antysemityzm rodzi się tam, taki już zakrojony antysemityzm rodzi się tam, gdzie diabeł znajduje swojego naśladowcę. No trzeba jakby nazwać rzeczy po imieniu.
Absolutnie wierzę w to, że Marcin Luther był błogosławiony i prowadzony przez Ducha Świętego. Oczywiście, że tak. Ale miał słabość do tego tematu i w tym temacie, można powiedzieć, w tym temacie gdzieś tam był osłabiony. Osłabiony i myślę, że przeciwnik robił, co mógł, żeby również tego człowieka, Bożego męża zatrzymać. Kochani, niemniej jednak, no on miał obiekcje wobec tej księgi, my się nad nią skupiamy, nie jesteśmy wierni, można powiedzieć, wierzymy w to, co zostało ustanowione jako kanon Bożego Słowa. W tym momencie znajdujemy Księgę Estery w naszych Bibliach i chętnie ją rozważamy. Kochani, Psalm 31, 16 wiersz mówi: w Twoim ręku są losy moje. To jest ten werset, który został już wspomniany na samym początku. Jest to niezwykły werset, który bardzo mocno związany jest z całą Księgą Estery. Dlaczego? Dlatego, że cała Księga Estery mówi o losach. Nie ulega wątpliwości, jakby ten temat. Cała Księga Estery mówi o losach narodu żydowskiego, narodu medoperskiego. Jakże inaczej, nie, jeżeli, jakże by było inaczej, skoro cała Medopersja przecież była gdzieś tam dotykana tego, całymi tymi wydarzeniami, które mają miejsce w Księdze Estery. Różne zarządzenia przecież są, ustawy są, czy rozporządzenia ustanawiane i cały naród również jest dotykany, jest doświadczany tego rodzaju jakimiś wydarzeniami, doświadczeniami, więc losy Medopersji również są tutaj dotykane. Medopersja, jak wspomniałem wcześniej, było to i do tej pory jest największym imperium starożytnego świata, jakie kiedykolwiek miało miejsce, jakie kiedykolwiek istniało. Pod względem oczywiście powierzchniowym to było największe imperium wszechczasów. Nie była to starożytna Grecja, nie był to nawet starożytny Rzym, ale Medopersja. I oto mamy tutaj znowu losy pojedynczego człowieka, jakim był król Achaszwerosz, sama Estera, Mordochaj, a nawet Haman. Więc ta księga również mówi o losach takich ludzi. Księga ta mówi nawet o rzucanych losach. Mówi nawet o święcie losów, jakim było Purim. Więc cała ta księga mówi o losach. Więc nie ma lepszego fragmentu i wersetu, którym by można było jakoś ubrać to w całość, jak właśnie Psalm 31, 16 wiersz, w Twoim ręku są losy moje. Wspominałem wcześniej o postaci Achaszwerosza, do dzisiaj są pewne wątpliwości, kim był tak naprawdę ten król. Mamy pewne kłopoty z tym, czy bibliści mają pewne kłopoty, historycy z tym królem, dlatego że zapiski historyczne nie wymieniają królowej Estery u boku domniemanego króla, jakim był Achaszwerosz, a przypisuje się jego imię czy do postaci historycznej, jakim był Xerxes I. No tak to przynajmniej w Biblii jest wyjaśnione, ta kolejność, chronologia, iż był to syn Dariusza I. Tutaj nie ulega wątpliwości, że taka postać była. Oczywiście była król królów, nazywany Dariusz I, miał syna Achaszwerosza, Xerxesa I. Niemniej jednak gdzieś jest luka historyczna, iż była taka osoba jak Estera, która była nawet królową u boku takiego króla. Niemniej jednak, jeżeli takich zapisków brakuje, to oznacza tylko i wyłącznie to, że nikt jeszcze ich nie odnalazł, a może one czekają na odnalezienie. Tak jak z Niniwą było, do jakiegoś czasu archeologowie mówili, przekreślali Biblię, mówili, nie było takiego miasta jak Niniwa. Nie istniało, co ta Biblia opowiada, nie było nic takiego. Do momentu, aż w końcu ją odkryli i odkopali z jakiejś sterty pagórkę. Okazało się, że piękne miasto Niniwa leżało i czekało na swój czas. Tylko po to, aby potwierdzić to, co Biblia już zapowiadała. Kochani, ja wierzę w Boże Słowo, w Biblię, w to, co Duch Święty natchnął i zostało spisane. I o takim królu jak Achaszwerosz czytamy, był to władca największego imperium wszechczasów, imperium starożytnego, bo oczywiście później powstawały większe. Niemniej jednak starożytny świat większego imperium nie widział.
Niemniej jednak, jeżeli chodzi o to imperium, chociaż było tak wielkie, wzniosłe i potężne, nie mogło sobie poradzić. Pamiętacie z jakim jednym państewkiem? Pamiętacie, z Grecją, prawda? Z Grecją, małe państewko, zbudowane z wielu miast, z wielu takich regionów. Jednak było jak kamień w bucie dla tego wielkiego medoperskiego cesarstwa. Nie potrafili sobie poradzić. Zarówno Dariusz I, jak i później nasz tutejszy, można powiedzieć, bohater Księgi Estery, Ahaszwerosz, król Ahaszwerosz, nie potrafił podbić Grecji. Co spowodowało, że wraca po klęsce pod bitwą, pod Salaminą, morską bitwą, wraca do domu, do swojego cesarstwa, do Suzy, wraca, no i przypomina sobie o kimś takim jak Vashti, co czytaliśmy w drugim rozdziale, i przypomina sobie nagle, tak jak pobity wraca, że trzeba by było zrobić porządek w swoim domu. No i przecież była tam jakaś królowa, coś się wydarzyło i należałoby ruszyć ten pomysł, który został mu poddany, iż warto by było postarać się o nową królową. Pamiętacie, iż naród ten, albo dostojnicy, doradcy króla, bardzo im zależało na jakości życia w rodzinach, więc poradzili, aby królową Vashti odsunąć, żeby żadne kobiety w całym państwie nie zechciały sobie tutaj zacząć swoją władzę wprowadzać w domu i pogardzać mężami. Problem w tym, że nie przewidzieli, iż tak jak król wymienił sobie swoją królową, tak w wielu domach pewni mężczyźni mogą sobie pomyśleć, tak, skoro król wymienił sobie królową, to ja też sobie wymienię swoją królową. No, nie wiemy, skąd wzięła się idea rozwodów, ale pewnie gdzieś tam też również były tego rodzaju praktyki. Niemniej jednak, kochani, o tym już mówiliśmy, a teraz tak generalnie patrząc na Księgę Estery i tak płynnie wchodząc już do samej jej treści, nie znajdziemy tutaj słowa Bóg. To jest jedna z niewielu ksiąg biblijnych, gdzie w ogóle nie jest wspomniany Bóg, Pan Bóg. Ani z imienia, ani nawet w ogóle z opisu. Nie znajdziesz tam słowa Bóg, Pan Bóg, Jahwe. Nie ma, po prostu nie ma. Tak jest skonstruowana ta księga. Mimo to, czytając treść tej księgi, rodzi się w czytelniku przeświadczenie, o tym już mówiłem, że działa tutaj od pierwszego rozdziału po ostatni potężniejsza moc niż moc króla Ahaszwerosza, niż moc jego berła wyciągniętego w kierunku tego, nad którym się chciał zmiłować. Mocniejsza, większa, potężniejsza moc niż moc ustaw królewskich, zwyczajów czy porad jego dostojników. Tego nie można jakby odrzucić z przeświadczenia, kiedy czyta się Księgę Estery, iż jakby w okolicy, w tle, w tym, jakby oni się poruszają w środowisku, gdzie ktoś tam niewidzialny działa, ustanawia i sprawia wiele rzeczy, które się dzieją. Słowo Bóg tutaj nie występuje, ale nie trzeba o nim mówić, bracia i siostry, ani nawet wiedzieć, a on i tak działa. Taka jest prawda. Dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w Boga, ale to nie zmienia faktu, że on działa. Ponieważ Pan Jezus powiedział, Ojciec mój i ja działam i działamy. Bez przerwy, bez ustanku on nie śpi, nie odpoczywa, nie organizuje sobie drzemki, nie zapomina o tobie nigdy. Gdyby zapomniał, przestalibyśmy istnieć. Taka jest zależność. Ale skoro istniejemy, skoro oddychasz, skoro twoje serce ciągle bije, to znaczy, że Bóg pamięta o tobie. Bez ustanku myśli i wie, gdzie jesteś. Jak niewidzialna ręka ustanawia, porusza, wywyższa, poniża, zabiera sen, wybiera, wpływa na emocje. Ustanawia we właściwym miejscu i czasie osoby, aby wykonać swoją świętą wolę i spełnić swoje obietnice.
Brak imienia Boga, podsumowując tą puentę, można tak nazwać, to nie dowód na błąd autora, który zapomniał wpisać imienia Pana Boga, ale to jest doskonały projekt Bożego Ducha i skoncentrujmy się na tym zdaniu, bo to jest pewien wniosek, pewien morał z tego, że nie ma tutaj imienia Pana Boga. To jest pewien projekt, wierzę w to z całego serca, Bożego Ducha, abyśmy się przekonali, że życie z Bogiem to nie tylko widzialne cuda czy słyszalny głos. O, stanął Pan Bóg na mojej drodze. Czy to przeżywamy każdego dnia? Nie. To inaczej jest, że życie z Bogiem to bardzo często po prostu zwykłe okoliczności, które sprawia w ciągu naszej codzienności ta niewidzialna ręka Pana Boga, który oczekuje, że rozpoznamy te okoliczności i będziemy potrafić przypisać adresata do tych okoliczności, stwierdzić, to Bóg mnie wsparł, to Bóg mi pomógł, to Bóg zastawił stół dzisiaj, tej niedzieli, kiedy zasiądę do obiadu. To jest okoliczność, którą sprawił mi Bóg. On sprawił, że mam co jeść, że mam wszystko, czego potrzebuję. Moje dzieci są zdrowe. Moje życie ciągle biegnie. Mogę przyjść tutaj. Nie o własnych siłach, ale dzięki Bogu. Kochani, i tego nas uczy Księga Estera. Żebyśmy wejrzeli na życie, które jest pasmem wielu okoliczności, ale jakby w cieniu, chociaż on na tronie siedzi, ale jakby cieniem tego wszystkiego. Jest jakby Bóg, który wszystko przykrywa, wszystko ustanawia, nad wszystkim pracuje. Abyśmy potrafili, tak jak psalmista Dawid mówi, obym nie zapomniał o Twoich dobrodziejstwach. Obym zawsze o nich pamiętał, bo ich jest tak wiele. Kochani, zechciejmy przeczytać sobie teraz 4 rozdział. Spróbuję bardzo szybko zacytować ten rozdział 4 Księgi Estery. Gdy Mordochaj dowiedział się o wszystkim, chodzi o ten plan Hamana, o rzuconych losach, a więc dowiedział się, co się stało, rozdarł swoje szaty, odział włosienicę i posypał się popiołem. Następnie wyszedł i ruszył w miasto głośno i gorzko płacząc. Tak dotarł do bramy królewskiej. Do środka nie wszedł, gdyż nie wolno tam było wchodzić osobom odzianym we włosienicę. W prowincjach zaś, gdziekolwiek dotarł rozkaz królewski, Żydów ogarniała żałoba. Poszczono, płakano i narzekano. Włosiennica i popiół były posłaniem dla wielu. Estera dowiedziała się o tym od swych służących i eunuchów. Przyszli i opowiedzieli królowej o Mordochaju. Wieści te bardzo ją zaniepokoiły. Posłała mu szaty, żeby zdjęto z niego włosiennicę i ubrano go w nie, ale on tego nie chciał. Wtedy Estera przywołała Hataka, jednego z eunuchów króla, oddanego jej do posług. Rozkazała mu pójść do Mordochaja i dowiedzieć się, o co chodzi i dlaczego tak się zachowuje. Hatak wyszedł zatem do Mordochaja na plac miejski położony przed bramą królewską. Mordochaj opowiedział mu o wszystkim, co go spotkało, podał dokładną kwotę w srebrze, którą Haman obiecał wnieść do skarbców królewskich za wytępienie Żydów. Przekazał mu też odpis wydanego w Suzie zarządzenia o zagładzie Żydów. Poprosił, aby pokazał je Esterze oraz polecił w jego imieniu, aby udała się do króla i wybłagała u niego miłosierdzie dla swojego ludu. Hatak przyszedł i przekazał Esterze słowa Mordochaja. Wówczas Estera odesłała go z powrotem z taką wiadomością. Wszyscy poddani króla i wszyscy mieszkańcy prowincji królewskich wiedzą, że każdy mężczyzna lub kobieta, którzy wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, bez wcześniejszego wezwania, podlegają jednemu wyrokowi – śmierci. Chyba że król wyciągnie ku takiej osobie swoje złote berło na znak ułaskawienia. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana na spotkanie z królem. Hatak przekazał Mordochajowi słowa Estery, a Mordochaj odesłał go do niej z taką odpowiedzią – nie wyobrażaj sobie, że będąc w pałacu królewskim, unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili, jak ta, zachowasz milczenie, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie, a kto wie, czy godności królewskiej nie dostąpiłaś ze względu na taki czas jak ten. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy mieszkają w Suzie i pośćcie za mnie. Nie jedzcie i nie pijcie przez 3 dni, dzień i noc.
Ja i moje służące też tak będziemy pościć. Potem udam się do króla, mimo że jest to wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Na te słowa Mordochaj odszedł i we wszystkim postąpił tak, jak mu nakazała Estera. Tak się klaruje, tak się przedstawia nam czwarty rozdział. I kochani, pierwsze co rzuca się w oczy w tym czwartym rozdziale, to reakcja ludzi. Reakcja Żydów. Reakcja Mordochaja nas bardzo interesuje. Człowiek ten rozdarł swoje szaty, przywdział włosiennicę i posypał się popiołem. Dla tych, którzy czytają Boże Słowo, rozdarcie szat, ubieranie włosiennicy i posypanie się popiołem to nie jest tylko jednorazowy przykład. Takie rzeczy mają miejsce w Biblii wielokrotnie. Kiedy ludzie rozdzierają swoje szaty, ubierają włosiennicę i posypują się popiołem. Niemniej jednak, muszę powiedzieć tak, że to jest tak naprawdę efekt czegoś, co stało się we wnętrzu człowieka, co działo się we wnętrzu człowieka. To jest pewien czyn, który obrazował, co działo się w sercu tego człowieka Mordochaja. I zaraz do tego wrócę. Kochani, na podstawie wersetu "W twoim ręku są losy moje" możemy wysnuć błędny wniosek. Nie będę nic robić, bo przecież wszystko jest w Bożym ręku. Więc ja siądę sobie wygodnie w kanapie. Tak Pan Bóg nad wszystkim czuwa, kontroluje, więc ja do niczego nie będę jakby zdążał. Nie zaangażuję się w nic, bo przecież wszystko jest w Bożych rękach i losy człowieka, ludzi są w jego rękach, więc on najlepiej już wie, co robić, ja się nie będę angażował. Ale to jest błędny wniosek, dlatego że Pan oczekuje, abyśmy działali i to prężnie i mocno. Oczekuje naszego działania i wykorzystywania miejsca i czasu, który On nam dał. Cała Biblia o tym mówi. Niejako jakby z Nim współpracowali w celu realizacji Jego obietnic, ich zamiarów. Jest taki jeden epizod w Bożym Słowie, zaraz do niego wrócę. Niemniej jednak powiem tak, Bóg działa różnorako, to wiemy. Bardzo ciężko, ja sam nie potrafię podać żadnego schematu, jeśli chodzi o Boże działanie. On działa bardzo, bardzo różnie. Zawsze stałem na takim stanowisku, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, czy ktoś chce, czy nie chce. Czy ktoś jest Bogu przeciwny, czy za Bogiem idzie? Bóg i tak zrealizuje swoje zamiary. Tak jest moje stanowisko i do dzisiaj również. Mam jakby mnóstwo przykładów na tego rodzaju działanie. Niemniej jednak to nie zwalnia mnie z obowiązku, iż powinienem współpracować z Bogiem, współdziałać z Nim, aby Jego zamiary były realizowane. Byli ludzie, dla których Boże obietnice i to, że Bóg coś im obiecał, to nie było coś, na czym mogli jakby taką płaszczyzną, która sprawiła, że dobrze, skoro Bóg powiedział, to ja usiądę wygodnie w fotelu i będę sobie czekał, aż Pan Bóg zadziała. Nie. Byli ludzie, dla których Boże obietnice to był zapalnik do działania. I chcę na nie patrzeć właśnie w ten sposób. Dam przykład. To jest taki klasyczny mój przykład, od którego nie mogę się jakby odwrócić. Człowiek imieniem Adoniasz, syn Dawida, króla Dawida. W pewnym momencie, kiedy król Dawid już się posunął w latach i zestarzał i leżał już na łożu. Wiemy, że on już nie był zdolny do jakichś wielkich wyczynów wojennych. On po prostu leżał już na łożu. Był taki człowiek, syn Dawida, nazywał się Adoniasz, który wykorzystał ten moment, aby siebie samego ogłosić królem. Kupił sobie rydwan ze swoich oszczędności kieszonkowych, zatrudnił jakichś 50 ludzi, którzy chyba musiał im nieźle płacić, bo ciągle koło niego biegali, on jechał, oni biegali. Jakieś tam wojsko drobne i tak jeździł po ulicach i obwoływał się królem, postanowił w pewnym momencie złożyć ofiary, zaprosić dostojników, kapłanów i tak dalej.
ludzie bardzo, bardzo wielkiego znaczenia, którzy byli u boku Dawida, zaprosić na ucztę i tam owołać się królem. Na tą ucztę nie został zaproszony prorok Natan, dlatego że on nie prowadził z Adoniaszem żadnych takich biznesów, jeśli można to tak nazwać. Czyli nie miał z nim takiej relacji, nie pochwalał tego, co robił Adoniasz. I jeszcze inni, którzy byli bardzo wierni Dawidowi. I oto przychodzi Batrzeba do proroka Natana i mówi: słuchaj, dzieje się tak i tak. Co mam zrobić? Bo przecież Dawid zapowiedział, inaczej, Bóg zapowiedział Dawidowi, dał obietnicę, że kto będzie królem po Dawidzie? Salomon. Bóg wybrał Salomona, prawda? To on miał być królem, on miał zbudować dom na mieszkanie. To o Salomonie powiedział Bóg, że będzie umiłowany przez Boga i zawsze Bóg z nim będzie. Bóg powiedział: Salomon będzie królem po tobie. Ale oto Dawid się zastarzał. Ktoś się tu obwołuje. No i co mamy robić? Czekać, aż Boże obietnice się wypełnią? Co zrobił prorok Natan, który znał zamysły Boga, który był prorokiem, który słyszał głos Boży? Co zrobił prorok Natan? Czy powiedział Batrzebie: spokojna twoja głowa, poczekamy, zobaczymy, jak Pan Bóg zadziała? Tak powiedział? Zupełnie nie. Zachował się zupełnie odwrotnie. Zachował się tak, jak my często się nie chcemy zachowywać i często nawet przed tym bronimy, mówiąc: nie wyprzedzaj Pana Boga, albo nie rób coś, czego Bóg nie robi. A on zrobił coś innego. Takim obrazowym jakby schematem, obrazem, którego unikam, słowem, które bym mógł tutaj nazwać, on po prostu wziął sprawy w swoje ręce. Chociaż to jest złe słowo na określenie tego, co zrobił. To nieco to przypomina właśnie takie działanie. Powiedział: słuchaj, idziesz do króla i mówisz mu, jak jest. Trzeba działać. Trzeba działać. Ratuj swoje życie, swoje i swojego syna. Bo jeśli Adoniasz zostanie królem, to wy zginiecie. Bo on wie doskonale, że przecież Salomon miał być królem, więc będzie chciał go zabić, żeby czasem nie doszło do tego zdarzenia. Zupełnie inaczej, niż my czasem nawet sobie radzimy. Poczekaj, poczekaj, nie działaj. Co Pan powie i tak. Ja jestem absolutnie za tym, żeby czekać cierpliwie, aż Pan powie. Ale tutaj jest jakby lekcja z innej strony. Trzeba to też wyprośrodkować wszystko. W tym momencie widzę Natana, który wiedział, jaki jest Boży plan, widział, że się sprawy komplikują i postanowił z Bogiem współdziałać, współpracować, aby jego zamiary i jego wola się wypełniła. Tu widzę właśnie w tym temacie Natana w ten sposób. Kochani, my wierzący ludzie bardzo często mamy taki, można powiedzieć, kompleks. Kompleks polegający na tym, iż my się tam do takich rzeczy nie nadajemy, gdzie ja tam będę wchodził, na wysokie stanowiska, na jakieś wpływowe stanowiska, a tam nie bardzo i tak dalej, i tak dalej. A co jeśli Bóg chce, abyśmy mieli wpływ na ludzi, na otoczenie? A co jeśli Bóg chce, aby jakiś wierzący człowiek był policjantem, był jakimś urzędnikiem, był politykiem, był posłem, był burmistrzem, był prezydentem? A co jeśli? My mamy taki, jako wierzący ludzie, taki awers do tego rodzaju urzędów, takich stanowisk. A co jeśli Pan Bóg szuka takich, którzy by w takim miejscu mieli wpływ na cały naród, na całe miasto, na całą społeczność? Czasem machamy ręką i czujemy się już na samą myśl tacy skrępowani, że to nie dla nas, że to może ludzie ze świata powinni i tak dalej. No i tak można powiedzieć, chcemy, aby bezbożni, niekochający Boga ludzie byli i rządzili nami. No nie? A co by było, gdyby bogobojny, kochający Boga, burmistrz, człowiek zasiadł na takim miejscu? Jak wyglądałyby nasze miasta? Jak by wyglądało nasze państwo, gdyby tacy ludzie zasiadali na takich miejscach? Może czas, abyśmy jako wierzący ludzie
wsłuchali się w to, jakie są Boże obietnice, Boże zamiary dla naszych miast, społeczności, państw. Wiecie, to nie jest kampania prezydencka, nie nawoływanie do tego. Ja tylko mówię o tym, że mamy taką słabość jakby, że taką dziwną słabość, taki hamulec. Czasem hamujemy nawet nasze dzieci niepotrzebnie, zamiast spowodować, żeby wypchnąć ich i powiedzieć, słuchaj, Pan Bóg da ci wiele zdolności, wiele talentów, wykorzystaj je najlepiej jak możesz, aby Jemu służyć. Gdziekolwiek cię pośle i gdziekolwiek będzie Jego wola, abyś był. Natan usłyszał od Pana Boga, wiedział, jaka jest wola Boża i zaczął z tym współpracować, współdziałać. Tego chcę się uczyć, aby czasem nie okazało się, że ja tak czekam i czekam i czekam i nie wiadomo, na co czekam. I pewnego dnia przyjdzie Pan i powie, dlaczego zakopałeś te talenty? A ja powiem, czekałem. A przecież miałeś je pomnażać. Pomnażać i pomnażać, aby moja chwała była pomnożona i królestwo moje było jakby widoczne, uwielbione moje imię. Ale Panie, ja czekałem przecież. No to jest pewna refleksja, nad którą ja ciągle myślę teraz. Do jakiego momentu czekać, do jakiego momentu zacząć współdziałać i współpracować z Bogiem? Od jakiego momentu zacząć? To jest, myślę, że lekcja i taka lekcja dla każdego z nas osobiście, abyśmy potrafili rozeznawać czas i współdziałać z Panem Bogiem w realizacji Jego działań. Kochani, włosiennica i popiół to są rzeczy, które rzucają się w oczy w 4 rozdziale Księgi Estery. Mordochaj rozdarł swoje szaty, przywdział włosiennicę i posypał się popiołem. I tak jak wspomniałem wcześniej, to są rzeczy, to są widzialne, zewnętrzne rzeczy tego, co działo się we wnętrzu Mordochaja. Przykre jest to, że lata i wieki później to stały się centralne, stały się szczególnie w Kościele Powszechnym, te rzeczy zewnętrzne, które wypływały z wnętrza serca, stały się najważniejszą rzeczą. Ceremoniały, rytuały. I brak w tym wnętrza serca. Mordochaj przeżywał to, co widział. Był tak jakby był tak rozżalony, tak poruszony tym, że to spowodowało, że rozdarł swoje serca. I dlatego później Pismo Święte woła, cytując Pana Boga, rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Prawda? Jest napisane. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie jest zainteresowany zewnętrznymi ceremoniałami i rytuałami. To wszystko jest religia, która nic nie wnosi. Ale kiedy człowiek otworzy swoje serce, rozedrze swoje serce przed Bogiem, to jest to, czego Bóg szuka. Kochani, mamy tutaj włosiennicę. I to jest, należałoby wytłumaczyć, bo może nie wszyscy wiedzą, czym była włosiennica. I bardzo ciekawe fakty chciałbym tutaj podać. Włosiennica najczęściej to była pewna tkanina, która stworzona, utworzona czy wyprodukowana była z sierści kozy lub wielbłąda. Wiemy, że Jan Chrzciciel odziewał się w sierść wielbłąda, czy w skórę sierść wielbłąda. On tak funkcjonował, tak chodził. W niektórych tłumaczeniach nieco starszych używane jest zamienne słowo wór. Wór. Kiedy ludzie przyodziewali się w wór pokutny, bardzo często się w ten sposób wypowiada Biblia, ma na myśli tutaj włosiennicę właśnie. Zakładano na gołe ciało, zakładano taką bezpośrednią tkaninę, która była wyprodukowana z sierści kozy lub wielbłąda. W pierwszej księdze Mojżesza, 37 rozdziale, czytamy, że Jakub na wieść o tym, że jego syn Józef, on nie wiedział, jak się rzeczy potoczyły tak naprawdę, ale była mu sprzedana informacja, że Józef zginął w paszczy dzikiego zwierzęcia. Jakub po raz pierwszy w Biblii czytamy, że Jakub, 37 rozdział, 34 wiersz, iż Jakub rozdarł swoje szaty, włożył na biodra włosiennicę i przez wiele dni opłakiwał swojego syna. A więc wkładanie włosiennicy, rozdzieranie swoich szat, posypywanie się popiołem,
było bardzo mocno związane z żałobą, z przeżywaniem, z żalem, z pokutą, opamiętaniem bardzo często, ale w tym wypadku z wielkim żalem, z wielką żałobą. Co miał na myśli arcykapłan, kiedy rozdarł swoje szaty, kiedy Pan Jezus usłyszał, kiedy Pan Jezus powiedział, iż odtąd ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego w chwale na obłokach. Kiedy ten rozdarł szaty, czy pokutował? Czy był pełen żalu? Czy był pełen żałoby, współczucia? Czy nie był to tylko zewnętrzny akt, aby pokazać coś? Jak bardzo się z tym nie zgadza? Więc widzicie, przez lata zostało to wypaczone, zupełnie wypaczone, aż do momentu, kiedy Kościół powszechny, niestety, Kościół katolicki i w ramach Kościoła katolickiego na przestrzeni całego czasu i historii dochodziło do tego, że włosienica zmieniła swój cel, swoje jakby zadanie. Okazuje się, że do włosienicy dodano tak zwane kolce ostre, od środka, od wewnątrz, i zaczęto siebie samego ranić. Czy człowiek, który chciał okazać taką pokutę, opamiętanie, chciał pokazać, jak bardzo jest w żałobie ze względu na swoje winy, zakładał tą włosienicę i ranił swoje ciało, czasem do granic wytrzymałości. Leżał w tym, tarzał się niejednokrotnie. Zaczęto stosować tak zwane samoumartwianie się, okaleczanie, bo wysnuto takie wnioski, że w ten sposób człowiek się zaczyna Bogu podobać. Kochani, a Biblia i Pan Bóg wyraźnie mówi, iż świątynią Ducha Świętego jesteście i On nie toleruje i nie chce, abyśmy sami się okaleczali. Nawet czwarta czy trzecia Księga Mojżeszowa, już dokładnie pamiętam, w którym miejscu jest to napisane, nie będziecie się nakłuwać, tatuować i nacinać. Czyli nie będziesz sam sobie sprawiał krzywdy, nie będziesz się kaleczył, nie będziesz tego robił. Bóg tego nie toleruje i w narodzie żydowskim nie wolno tak było robić. Więc włosienica nigdy nie była stosowana w celu umartwiania swojego ciała, sprawiania sobie krzywd, ran, dlatego że religia żydowska, judaizm tego zabraniał. Tak jak powiedziałem, później zaczęto to zmieniać, skupiając się na ceremoniałach i rytuałach, to zostało wypaczone. Tak samo popiół, którym sypano swoje głowy, swoje czoła na znak żałoby, pokuty, opamiętania. W tym wypadku przecież to była tragiczna wieść. Oni w ten sposób reagowali, bo wnętrze ich reagowało. Później zmieniło się to w środę popielcową, gdzie już trzeba było po prostu, bo taki przymus. W żaden sposób bez przeżycia wewnętrznego. Więc takie, tego rodzaju, dlatego tłumaczę, skąd to się wzięło, skąd się wzięły tego rodzaju praktyki. Ano właśnie z tego miejsca. Kochani, Mordochaj się uniżył. I to było to, co spowodowało, iż tego rodzaju praktyka miała miejsce w tym miejscu. A więc Mordochaj się uniżył, pokutował, uniżył swojego ducha. Nigdzie nie przeczytasz w czwartym rozdziale Księgi Estery, iż Mordochaj zaczął gnębić swoje ciało, zaczął je ranić i krzywdzić, aby wybłagać łaskę u Boga. Nie przeczytasz tego. On przeżywał to wewnętrznie, rozdzierał swoje serce w ten sposób przed Bogiem. Uniżył się, a Biblia przecież mówi, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Gdy spojrzymy na Księgę Estery, kochani, nieco szerzej, a więc przez pryzmat wielu rozdziałów, to zobaczymy, że w praktyce, w tej księdze spełniają się słowa Pana Jezusa, zanim jeszcze przecież je wypowiedział, bo przecież są odzwierciedleniem ponadczasowego, panującego prawa Bożego. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto mamy Beniaminitę, potomka Saula, Mordochaja. Uniżył się i nigdy nie szukał chwały dla siebie. Kiedy przyszła wieść o trudnym losie, który miał spotkać Żydów, on się uniżył. Dotąd pięknie ubrany,
dostojnik, zasiadający w bramie, rozdarł swoje serce przed Bogiem, swoje szaty, ubrał włosienicę, posypał popiołem i w pokucie, w żalu, w wielkiej żałobie zaczął chodzić i wołać do Boga. Wołać, choć tego nie czytamy, zaczął wołać i narzekać do Boga. A z drugiej strony mamy Amalekitę, potomka Agaga, który wywyższał się i ustawicznie szukał chwały dla siebie. Jednak tak jak przeciwstawna jest ich postawa w tym momencie, tak przeciwstawny był również ich koniec. O tym zresztą będzie w następny czas, czyli kiedy będziemy dotykać piątego rozdziału, piątego i szóstego. Kochani, nie możesz przeżywać błogosławieństw w swoim życiu, kiedy masz pychę w swoim sercu i wywyższasz samego siebie. Nie jest to w Bożym Królestwie absolutnie możliwe. Dlaczego? Dlaczego nie jest możliwe, chodząc z sercem pełnym wyniosłości, pychy, samolubstwa, chełpliwości? Dlaczego nie mogę przeżywać błogosławieństwa w swoim życiu? I dlaczego nie mogę oczekiwać, że Bóg będzie ze mną i będzie mnie dalej błogosławił? Dlatego, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Dlatego, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Pomyślmy teraz, jak bardzo wobec tego, co powiedziałem, zdegradowane, zniszczone jest społeczeństwo, w którym żyjemy i cywilizacja, w której żyjemy. Socjolodzy mówią, że żyjemy w cywilizacji, w najbardziej samolubnej, egoistycznej cywilizacji, jaka kiedykolwiek istniała na Ziemi. Może któregoś razu pokażę wam pewne slajdy, pewne zdjęcia, które mam przygotowane pod tą tematykę. Jak bardzo zmienia się społeczeństwo, kiedy są jakieś ważne uroczystości. I podam tutaj choćby wybór papieża, albo podam wybory prezydenckie, ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, kiedy na tle tego zdjęcia mamy oto publikę całą i widać wszystkich młodych ludzi z telefonami, a kiedy Hillary Clinton wychodzi, wszyscy robią sobie selfie z nią w tle. Jak bardzo zdegradowane jest społeczeństwo, które teraz chce pokazać światu, ja tu byłem, ja tutaj byłem. Ja oto specjalnie takie zdjęcie mam przygotowane. Starsza sędziwa pani stoi bez telefonu, stoi i tylko obserwuje, a wokół same telefony jej, a ona tylko obserwuje. Z tym przeświadczeniem, że no, korzysta z tego i nie ma tego, jak uwiecznić i pokazać światu. To się liczy tylko to, że ona tu była. Nie to, żeby wszystkim pokazać, że ona tu była. Pokażę wam to któregoś razu. Jak bardzo zmieniły się tego rodzaju zachowania. Jak bardzo ważne jest teraz zrobić sobie selfie z czymś. A więc zdjęcie z czymś w tle, aby pokazać światu, że ja tutaj byłem, ja tutaj mam znaczenie, ja się tutaj liczę. To sprawia, kochani, że dla wszystkich istnieje wspólne zagrożenie. Jakie to jest zagrożenie? Które czytamy z Księgi Estery, skoro wobec wszystkich, którzy tego rodzaju praktyki czynią, a więc są samolubni, chełpliwi, natęci, szukają własnej chwały, jak mówi apostoł Paweł, takie będzie społeczeństwo, taka będzie cywilizacja w dniach ostatecznych, to sprawia, że wszyscy mają Boga za przeciwnika, bo on się im sprzeciwia. A to z kolei sprawia, na podstawie rozdziału czwartego, że dla wszystkich, którzy staną przed królem, jest jeden wyrok. Śmierć. Jeden wyrok. Śmierć. To, co czytamy w rozdziale czwartym, odkrywa wielką biblijną prawdę. Wszyscy zasługują na śmierć. Każdy, kto nie został wezwany przed króla, winien był śmierci. To nie jest tylko medoperskie prawo. Ono pochodzi z góry. Ci, którzy nie zostali wezwani przez Pana Jezusa Chrystusa, którzy nie zostali zawezwani przez Boga i którzy nie odpowiedzieli na to wezwanie, a którzy zechcą przed Nim któregoś dnia stanąć, będą musieć przed Nim stanąć, będą mieć jeden wyrok. Śmierć. Czytamy w liście do Rzymian, wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.
Różnica między Bogiem a królem polega na tym, że u Boga berło łaski wyciągnięte jest dzisiaj. W każdą stronę, w stronę każdego człowieka. Tego, który przychodzi do mnie, powiedział Pan Jezus, nie odrzucę precz. Mam to berło wyciągnięte ciągle w Twoim kierunku, dlatego że chcę okazać Ci łaskę. Czytamy w Dziejach Apostolskich, on wzywa wszystkich ludzi, aby się upamiętali. A więc każdy człowiek jest wezwany dzisiaj przez Boga, aby stanąć przed Nim i berło jest wyciągnięte. Możesz zyskać łaskę, bo On cię wzywa. Ale później, jeśli nie odpowiesz na to wezwanie i kiedy okoliczności sprawią, że stanąć przed Nim będziesz musiał, tego berła już nie będzie. Bo łaski już wtedy nie będzie. Wszyscy staną przed Bogiem i wtedy już będzie sąd. Kochani, ostatnia myśl, która płynie z czwartego rozdziału Księgi Estery, jest bardzo pouczająca nas, którzy żyjemy, którzy mamy przecież tyle różnych okoliczności, różnego rodzaju dolin, problemów, kłopotów, wielokrotnie się z wieloma rzeczami zmagamy i szukamy rozwiązań na wiele rzeczy. Mordochaj odkrywa przed nami ogromną prawdę dotyczącą charakteru Boga i Jego możliwości. Czytamy w ten sposób. Nie wyobrażaj sobie, że będąc w Pałacu Królewskim unikniesz losu wszystkich Żydów. Jeśli w takiej chwili jak ta zachowasz milczenie, uwaga, co tutaj jest napisane, uwolnienie i ocalenie dla Żydów przyjdzie skąd inąd. To znaczy, że Bóg nie ograniczył się tylko i wyłącznie do Estery. Jeżeli Estera nie zaczęłaby współpracować z Bogiem, nie podjęłaby działania i nie weszła w współdziałanie z Panem Bogiem w tych okolicznościach, to Pan Bóg ma tysiące możliwości na przyjście z ratunkiem dla narodu żydowskiego. To jest bardzo wielkie pouczenie dla nas. Czasem modlimy się o rozwiązanie problemów i już wyobrażamy sobie, Panie, pomóż mi tak, a nie inaczej. Ale Pan Bóg ma tysiąc różnych możliwości. No, nie tylko tysiąc, bo tu bym naprawdę ograniczył Pana Boga. Wiele, wiele różnych rodzajów rozwiązań Twojego kłopotu, z którym się zmagasz. Bogu dzięki za Esterę, która zrobiła coś, co jest pewnego rodzaju zapowiedzią tego, co Pan Jezus zrobił kiedyś w przyszłości. Estera wzięła, jakby sprzedała swoje życie. Była gotowa na śmierć za wielu ludzi. Poszła do króla i zaczęła prosić o lud, prosić o łaskę. Chociaż groziła jej śmierć, to jednak postanowiła, że swoje życie odda za wielu. Różnorako mogła się skończyć ta historia. Przecież mogła życie stracić, a jednak król wyciągnął wobec niej berło i to sprawiło, że ona przeżyła i cały też naród. Kochani, podsumowując, czwarty rozdział Księgi Estery uczy nas przede wszystkim o tym, abyśmy wykorzystywali swoje miejsce i czas, aby rozpoznać Boga, rozpoznać Boże zamiary i zacząć z Nim współpracować, współdziałać. Nie czekać, aż wszystko samo się zrobi, samo się załata, samo się zrealizuje, ale wejść w Bożą obietnicę i zechcieć robić wszystko, co w naszej mocy, aby ona się zrealizowała. Uczę się tego na przykładzie choćby proroka Natana. Uczy mnie ta historia również, że nie zawsze okoliczności są przyjemne. Czasem są to wielkie prześladowania, tak jak w tym przypadku groziła przecież im śmierć. Pan jednak, w Nowym Testamencie czytamy, daje nam zawsze zwycięstwo, jeżeli z Nim będziemy tylko blisko. Nie zawsze, jakbyśmy chcieli. Czasem to zwycięstwo przychodzi przez śmierć. Przez oddanie życia, przez złożenie swojego życia. Zapytajmy się tych, którzy są prześladowani aż na śmierć. Czy oni przegrywają? Nie, oni zwyciężają, bo tak mówi objawienie Jana, że oni są zwycięzcami, którzy do końca wiernie Mu służyli. A wiemy, kończąc to zwiastowanie, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. I zauważmy, co tu jest napisane. Z tymi, którzy Boga miłują. Bóg współdziała z tymi, którzy Boga miłują. To tak jakby doszło do jakiejś współpracy.
Bóg współdziała, ale też z tymi, a więc oni też współdziałają. Dlaczego? Bo kochają Pana, bo Go miłują, bo próbują usłyszeć, rozeznać, co Bóg zaplanował i nie siedzą bezczynnie, aż się rzeczy same zdarzą, ale wchodzą w współpracę z Bogiem i postanawiają, że będą robić wszystko, co mogą, zaangażować się w służbę, aby Jego wola, Jego zamysły się realizowały. A więc to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani, inaczej wezwani. Wezwani do bycia z Nim. Kochani, zechciejmy powstać na koniec tego zwiastowania, zanim jeszcze oddam prowadzącemu mikrofon. Zechciejmy podziękować Bogu. Mam nadzieję, że ten czwarty rozdział Księgi Estery jest dla nas pewnym odkryciem, takim odkryciem tego, w jaki sposób można wejść we współpracę z Bogiem, że należy szukać Jego zamysłów i realizować je, współdziałając z Nim. Może czas, aby dla Twojego życia odnaleźć Jego plan, Jego zamysł i zacząć wchodzić z Nim w współpracę. Zacząć obserwować okoliczności, odczytać je jednoznacznie i zacząć z Nim współdziałać. Tym, do czego Cię powołał, do czego nas powołał. Panie, dzisiaj stoimy na tym miejscu i wsłuchując się w czwarty rozdział Księgi Estery, spraw, abyśmy nie zmarnowali czasu, nie zmarnowali naszych talentów, naszych zdolności, którymi nas obdarowałeś, ale wykorzystali je, pomnożyli dla Twojego Królestwa. Abyśmy nie przespali naszego życia, ale weszli we współpracę z Tobą. Współdziałali, ponieważ Ty współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Chcemy być tymi, z którymi współpracujesz. Panie, uczyń nas, uczyń mnie, nas, jak tu jesteśmy. Tymi, którzy są zawsze chętni, gotowi, chcą działać, są zaangażowani. Panie, ja chcę tak postępować, tak służyć, abym nigdy nie zatrzymał Twoich obietnic, Twoich słów, Twoich zamysłów, ale jak Natan potrafił rozpoznać, jaka jest Twa wola i włożyć swoje zaangażowanie w to, aby ona się wypełniła. Panie, nie pozwól, abyśmy byli zwykłymi obserwatorami, kiedy rzeczy się dzieją, abyśmy potrafili rozpoznać i zadziałać. Spraw też, abyśmy nie mieli też takich wewnętrznych oporów. Jeżeli chcesz nas gdzieś postawić, pokierować, abyśmy się nie bali, ale zawsze Tobie ufali, ponieważ Ty masz plany, masz zamysły. Wszystkie nasze dni, zanim jeszcze zaistniały, przecież Ty już spisałeś w swojej księdze. Boże, daj nam wejrzeć w tą księgę, podglądnąć, co tam jest napisane i realizować Twoje zamysły, Twoje plany, aby oddać Tobie chwałę, bo jesteś tego godzien. Błogosławimy siebie nawzajem, cały zbór i dziękujemy Ci za ten dobry czas. Amen.